do tego Pana, który tam w mocy swojej jest to w nim Edozyna mnie do Żydów, do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 wiersz. Pisa z tego listu podzielił nam informację, patrząc na Jezusa, Boga i dokonicela wiary, który dla wystawionej sobie na radości podjął krzyż, zgadziwszy promotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej, przecież uważajcie, jaki jest ten, który podejmował próbę od grzeszników przeciwko sobie, przeciw Janie. Widzimy, mamy tutaj, że on po prostu to z własnej woli, bo on był synem Bożym. On się na to pozwolił, żeby z tej strony grzeszników takie sprzeciwianie przyszło. Ale też po co? Żeby tu objawić nam tą swoją miłość na tym krzyżu. I on właśnie z takich grzeszników, którzy przeciwko niemu byli, przyszedł zbawić i wyratować od gniewu i wiecznego potępienia. Umiłowani, myśmy w sobotę słyszeli o krótką historię życia apostoła Pawła w Dziejów Apostolskich. To, gdzie ten brat tu nam mówił, gdzie Pan Jezus mu powiedział: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Widzimy, jaką miłość wykazywał Paweł również do pojedynczych. I Paweł też wtedy na to pomogło to słowo, które go dotknęło. I on wtedy uwierzył w Pana Jezusa, Zbawiciela. Tych religijnych ludzi, którzy po prostu, można powiedzieć, znając pismo, nie byli tego świadomi, że właśnie tutaj mają przed sobą osobistego Mesjasza i Zbawiciela i go wydają na zabicie. To było też wyewakuowanie z ich strony, bo jeden Kajfas, który był z nich najmądrzejszy, doczytał się jednej z pism, że ta krew na nas i na nasze dzieci. My wiemy, że ta krew ma być wydana, on wiedział o tym. Ale tu widzimy, on to wykorzystywał, że ci przywódcy religijni wykorzystywali to, aby znaleźć sobie taką ofiarę. Ale my wiemy, że Pan Jezus tutaj w Ewangelii jest przedstawiony jako ten, który sam idzie na ten krzyż. I myśmy to czytali do tego, kiedy on na tym krzyżu powiedział, spełniło się. Widzimy, że teraz, kiedy go wywiedli na to miejsce i ukrzyżowali, a z nim drugich dwóch obu stron, a w pośrodku Jezusa, napisał też Piłat i napis i postawił na krzyżu, a było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski. I widzimy, że tam ta moc tego szatana triumfowała, gdzie on Pana Jezusa w pośrodku ukrzyżował na tym miejscu, gdzie było przeznaczone dla złoczyńców, dla przestępców. My wiemy z listu do Galatów, że wykręty ten to narzędzie widzi. I znajdziemy też w księdze Mojżesza to słowo. Możemy się porównać, jak ten człowiek, do czego się ten człowiek zdobył, żeby zbawcę żywota, zbawcę żywota, tego Pana, który stworzył również całe uniwersum, aby go wydać, aby go zabić. Widzimy tutaj, jak że oni po prostu niczego się nie bali i po prostu nawet do takiego stanu doprowadzili, ale właśnie w tym liście do Żydów jest tam wpisane, że Pan przyjął tą sromotę na siebie, zgardziwszy tym wszystkim. W tym momencie on podjął dla ciebie i dla mnie to zadanie, aby nas pokazać to miejsce, ten cel jego, który na krzyżu się uwidocznił, to zbawienie, to dzieło, chociaż te myśli, jeśli my tutaj czytamy te dalsze wiersze, oczywiście poruszają nasze serca. My wiemy, jak Pan musiał cierpieć i co w jego sercu powstało. Tu nie mamy tego w tej Ewangelii podanych jak w innych Ewangeliach. Dlaczego? Gdyż mówię jeszcze raz, trzeba to sobie zrozumieć, że to jest pod kątem jako Syna Bożego, który ma tą moc, aby wziąć i położyć. I pod tym kątem nie było tego miejsca, na te inne uczucia, które w sercu Pana wydarzyły się i w Ewangelii Mateusza i Łukasza znajdziemy obszerniej, jak Pan na krzyżu cierpiał i jak w modlitwie do swego Ojca się zwracał. I widzimy również to, co ten
Piłat napisał ten napis. Widzimy, że on go napisał Jezus Nazareński, król żydowski. A ten napis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus, a było napisane po żydowsku, po grecku i po łacinie. My wiemy, że to było przed tym wielkim świętem, gdzie do Jerozolimy wiele nie tylko Żydów, ale również wiele innych obcokrajowców stopiło się na to święto paschalne. I widzimy, że to tamten świat religijny i polityczny jednoczył się pod tym napisem, chociaż to była prawda, że on był tym Jezusem na Nazareńskim Królem Żydowskim, to mimo wszystko na tym krzyżu umieścili ten napis i umieścili go, aby wszyscy to rozumieli. Po żydowsku to jest w języku religijnym, który był obowiązujący, po grecku, który był po tych narodów i po łacinie. I wiemy, ten łaciński język był wtedy tym politycznym językiem tego świata. I widzimy również tutaj tą całą moc tego szatana, który nad Panem zgorował. Ale jak powiem, to tylko w tym momencie, kiedy Pan zawisnął na krzyżu. Wenn das Kreuz kommt, dann muss man sich entscheiden. Jeśli nadchodzi krzyż, to jeśli chodzi o krzyż, to musimy się zdecydować. Und in dem Lichte des Kreuzes kann niemand neutral bleiben. Świetle krzyża nikt nie może pozostać neutralnym. Da sehen wir auch hier. To też tutaj oglądamy. Im Johannes Evangelium ist der Herr Jesus vom ersten Moment an verworfen. W Ewangelii Jana już od pierwszej chwili Pan Jezus jest tym odrzuconym. Die Welt war durch ihn und die Welt hat ihn nicht erkannt. Świat był stworzony przez niego, ale ten świat go nie poznał. Er kam in das Leibige und die Seite nahmen ihn nicht an. On przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. I to po 19 tych rozdziałach ani na trochę nie zmieniło się. Und wir sehen auch deswegen im Johannes-Evangelium, dass der Herr sich fast nur mit Einzelpersonen beschäftigt. I dlatego też w Ewangelii Jana widzimy, że Pan Jezus prawie że wyłącznie zajmował się tylko pojedynczymi osobami. Ob die Welt politisch war, wie unser Bruder gerade eben gesagt hat. I czy to świat był, chodziło o świat polityczny, tak jak to nasz brat przed chwilą powiedział. Oder ob es die religiöse Welt war. Czy to chodziło też i o świat religijny? Die hatten den Herrn schon verworfen. To jeden i drugi już dawno Pana odrzucili. Und er beschäftigt sich mit Nikodemus. A on zajmował się Nikodemem. Mit der Frau am Jakobsbrunnen. Zajmował się tą niewiastą przy studni Jakuba. Mit dem Blindgeborenen. Zajmował się tym narodzonym, tego narodzonym od. Er beschäftigt sich mit der Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war. On zajmował się osobiście też i tą niewiastą, która została przyłapana na cudzołóstwie. Mit Maria und Martha, die für ihren Bruder weinen. Zajmował się Marią i Martą, które płakały nad bratem swoim. Aber am Ende seines Weges muss sich noch einmal jeder entscheiden. Ale przy końcu jego drogi każdy musiał sam zadecydować. Und besonders Pilatus ist hier ein Beispiel von jemand, der Welt dienen will, aber auch dem Herrn Jesus nicht wehtun möchte. A szczególnie Piłat jest tutaj przykładem człowieka, który chciałby służyć temu światu, ale jednocześnie nie chciałby sprawić przykrości czy bólu Panu Jezusowi. Das war damals nicht möglich und ist auch heute. Zarówno wtedy, jak i w dniu dzisiejszym, takie stanowisko jest niemożliwe. Pilatus ist dann unruhig. Piłat był niespokojny. Wir lesen hier und auf fünf Mal, er liegt hinein, er liegt hinaus. 4 czy 5 razy czytamy o tym, że on wchodził i wychodził. Bo wiemy, że
Wewnątrz był Pan Jezus, a na zewnątrz spał tłum ludzi. Er wollte es beiden recht machen. On chciał dowodzić obydwu stronom. Aber das geht. Ale to nie da się da. Das Kreuz ist eine absolute Grenze. Krzyż jest zdecydowaną granicą. Ja, heute sonst mal Galata. In Galata wird gehabt, aber in Galata selbst steht das ganz klar. Już dzisiaj żeśmy wspominali ten list do Galacjan, ale właśnie w 6 rozdziale tam bardzo jasno jest to napisane. Die Welt hat ihn an Jesus hinausgeworfen. Ten świat
wytknął, wyrzucił Pana Jezusa. Tu czytamy, precz z Nim, precz. Und deswegen gibt es nicht ein Hinken auf beiden Seiten. I dlatego nie może być takiego postępowania kulejącego na obydwie strony. Möchten wir doch alle, wie wir hier sind, doch mit dem Entschluss hier aus diesem Saal gehen und noch entschiedener auf die Seite des Herrn Jesus zu stellen. Obyśmy my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jeszcze z większym postanowieniem wyszli z tej sali, aby stanąć w życiu swoim tylko i wyłącznie po stronie Pana Jezusa. Na pewno nie możemy tego rozumieć w ten sposób, że Piłat stoczył na tym Żydom. Zapewne to, co Piłat napisał, to było w woli Bożej napisane, gdyż ten nacisk został przybity na krzyż, na krzyż. I nacisk ten poświadcza podwójnie dwie prawdy. Że ten Jezus Nazarecki, ten aniony Nazarecki, jest niczym innym, tylko tym Mesjaszem. Królem wyrostym, tym odrzuconym. Nawet w tym szczególnym miejscu Pan Jezus zajmuje swoje miejsce w pośrodku. I nawet w tym szczególnym miejscu ten krzyż jest tą mocą, która musi podzielić, która musi pokazać, jak było wspomniane, gdzie kto, jakie miejsce zajmie. Było tu również wspomniane o Nikodemie. Tam było dwóch takich mężów, szczególnych mężów, którzy rzeczywiście za swojego życia nigdy jawnie nie wyznali, po której są stronie. Nie widział, gdzie oni, gdzie ich serce się znajduje. Ale był też taki moment, jak było przypomniane, że oni w tym momencie, gdy ta sprawiedliwość zupełnie już została pokazana i pośmiaszczona, w ich sercu nastąpiła odmiana. Ten Józef z Arymatyi, jak również i ten Nikodem. Oni teraz to, co kiedyś mieli wątpiące w sercu, te uczucia, które jakoby były, ale nie były w mocy postawione, te uczucia się dopiero teraz objawiają i idą właśnie prosić tego Piłata, by chciało pochować. Ten wiersz 18, który mamy napisane, a w pośrodku Jezusa. Człowiek chciał wyszydzić się, jak najgłębiej Pana Jezusa. Chciał jak największy ból mu zadać. I dał mu to środkowe miejsce pośród dwóch złoczyńców. Ale my wiemy ze Słowa Bożego, że właśnie Pan Jezus to jest Jego miejsce, to środkowe miejsce, pośród. To Słowo jest w wielu miejscach w Słowie Bożym napisane. Pan Jezus pośród swoich stanów powiedział im pokój. Pan Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzony, tam ja jestem pośród nich. Pan Jezus musi być zawsze pośród. Pośród to nie znaczy, że Pan Jezus jest gdzieś tu czy tam. Pośród to znaczy dokładnie w centralnym, najważniejszym miejscu. W najważniejszym miejscu jest Pan Jezus. I Pan Jezus jest zawsze, wszędzie w najważniejszym miejscu. Jeśli On się tam znajdzie, to wtedy jest błogosławieństwo. Bo Pan Jezus właśnie znalazł się pośród dwóch złoczyńców. I jeden zdecydował wyznać, Panie, wspomnij na mnie, weź mnie do Królestwa swego.
Jakbyśmy oglądali właśnie Żeli Niegodem i Józef z Arymatki też zdecydowali, jak oni spojrzeli na ten krzyż. Ten krzyż jest mocą Bożą każdemu, kto wierzy. Bóg właśnie też tą sprawę pozwolił, żeby się dokonała, żeby ten krzyż mógł być dzisiaj pomocą naszą, żebyśmy mogli widzieć swój koniec na tym krzyżu, żebyśmy mogli widzieć miłość Bożą, miłość, która nie ma żadnego ograniczenia, doskonałą, skończoną miłość Bożą. I tam właśnie na krzyżu wszyscy tą miłość widzą, którzy poszli za Panem Jezusem, którzy prawdziwie później przez wiarę poznali, że oni właśnie za swoje grzechy, za swoje czyny, za swoje myślenie, za swoją przynależność do tego ludzkiego systemu, do tego starego człowieka, właśnie tam powinni w tym miejscu wisieć, że On zajął ich miejsce. On zajął nasze miejsce, tam na tym miejscu. I dlatego Pan Jezus pośród został ukrzyżowany, bo to jest Jego miejsce. I chcemy właśnie widzieć to, tego pośród, tego najważniejszego, w tym centralnym miejscu, że to imię Jezus, krzyż Jezusowy, krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest powód do największej chluby, tak jak czytaliśmy w tym liście do Galacjan, że Paweł to uważał za największą chlubę, krzyż Chrystusowy. I dla Boga jest to tak samo właśnie to dzieło Pana Jezusa, ten krzyż Jego, tym najważniejszym dziełem, tym ukoronowaniem wszystkiego. I ten krzyż Chrystusowy, on nigdy nie zmieni swojego znaczenia. Jego znaczenie pozostanie na wieki ważne i nic nigdy z tego krzyża się nie będzie to umniejszone. I tutaj właśnie jest też o tym napisie słyszeliśmy, że ten napis musiał być napisany, że Pan Jezus wisiał blisko miasta. On musiał wyjść z tego systemu. On musiał wyjść z podomowóz, jak czytamy. I dzisiaj wszyscy są też nawoływani, żeby też poszli, znosząc pohańbienie Jego za obóz. Ale zastanówmy się, dlaczego tu Słowo Boże mówi, blisko miasta było to miejsce. Pan Jezus to widział miejsce dawno, żeby ono było właśnie blisko miasta, bo On zawsze jest blisko. On zawsze jest, jak jest napisane, to Słowo jest blisko nas. Nie trzeba daleko chodzić, tak jak w liście do Rzymian czytamy. Ten Jezus jest zawsze blisko. Jak widzimy, że On puka do tego martwego systemu religijnego, dzisiejszego chrześcijaństwa, do Laodycei, to On też jest przy drzwiach. On puka do drzwi. On był blisko miasta, żeby mogli przechodzić, żeby mogli to widzieć. Bo tam było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski. To Jezus Nazareński to jest Jego tytuł. To był tytuł ze strony człowieka mu dany jako najbardziej hańbiący tytuł. Ale dla Pana to był tytuł chwalebny. Bo jakbyśmy w Dziejach Apostolskich oglądali, jak apostoł Paweł spotkał Pana Jezusa w chwale, to Pan Jezus mówi: Saulo, Saulo, czemu mnie prześladujesz? I pyta się Paweł: kim jesteś, Panie? Jak jest Jezus Nazareński? Czy to jest przypadkowo użyte? To nie jest przypadkowo użyte. To jest tytuł Pana Jezusa, który chce nam wiele powiedzieć, że właśnie ten znieważony, ten Nazarejczyk, jak go nazwali, ten Nazarejczyk, właśnie ten Nazarejczyk, chociaż jest tutaj on pokazany jako Syn Boży w tym miejscu Pan Jezus, to On umierał w największej słabości. Ale my musimy też to widzieć, że tylko Syn Boży mógł właśnie tak umierać w największej słabości, żeby cała moc Boża mogła być dzisiaj do dyspozycji każdego, kto wierzy. Piłat napisał ten napis, to przyszły sprzeciwy, jak to się mówi,
że niektórzy właśnie z tych faryzeuszów, z tych nauczonych pism, ten zapis im się nie podobał. Widzimy, jakiej ciemności oni żyli, że również i w tym momencie ten nieprzyjaciel chciał jeszcze jeden atut wykorzystać, żeby ten napis zmienić, żeby jeszcze tą godność tytułu Pana Jezusa zmienić. Ale jak już żeśmy słyszeli, tutaj Pan mówił, że to Bóg nie pozwolił, aby ten napis inaczej był napisany, jak tylko to, co właściwie z godności tytułu Panu Jezusowi się należało. I to była właśnie wola Boża, że On zadziałał również w sercu tego Piłata, o którym żeśmy dzisiaj dużo słyszeli, że On po prostu tej decyzji nie zmienił. On im napisał, co napisał, to napisał. Ale jak miało ten wyglądać ten napis według tego nieprzyjaciela? My widzimy, ten pierwszy napis wygląda Jezus Nazareński, Król Żydowski. To była też i wola Boga, żeby ten napis tam na tym krzyżu wisiał, żeby to wiele ludzi to czytało, o kogo tu chodzi. Tu jest ten pośrodku i wywyższony z tych dwóch tam. Ale jak mówiłem, nieprzyjacielowi się to nie podobało i oni chcieli to zmienić, ten napis na to, nie pisz, że on jest, tylko że on się sam nazywa, a więc chcieli go zrobić samozwańcem. Gdzieby chciał nieprzyjaciel jeszcze ten tytuł, który się należy Panu Jezusowi, chciał zabrać, chciał go z tej godności pozbawić. Ale tu już wkroczył Bóg na plan. Nawet jeśli to był niewierzący człowiek jak Piłat. Musimy na to zważać, że również i Bóg może dzisiaj przez niektórych ludzi niewierzących mówić do naszych serc. Jest to możliwe, że jeśli podam przykład, kiedy z mojej rodziny, tak tylko słyszałem jako dziecko, jeżeli moja babcia przyszła do wiary w Pana Jezusa, to nie przyszła tylko dlatego, że już była w zgromadzeniu. Ona chodziła do kościoła katolickiego i była wierną katoliczką, ale przez to, że po pierwszej wojnie światowej straciła męża i żyła w okolicznościach takich, które można powiedzieć w biedzie i nędzy, to zmusiło ją trochę do zastanowienia się nad jej losem. I właśnie przypadkowo jakiś człowiek, tak ja to słyszałem, pijak, przyniósł do tej rodziny Biblię i rzucił im na stół i powiedział, no, to z tej Biblii czytajcie, to może się staniecie bogatymi. To przyjęła moja babcia do serca, co poważnie, gdyż w tym okoliczności, w których się ona znajdowała, zmusiło ją to do zainteresowania się tą księgą. Ale widzimy, czy to nie było też okoliczność Boża? Tak jak dzisiaj z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że Bóg w taki sposób chce to słowo nam podać, nawet jeśli to się nam wydaje z początku niewiarygodne. Ale po pewnym okresie stwierdzimy, że to było właściwie. I dzisiaj wiemy, że Piłat to właściwie napisał, że pisał to dlatego, żeby Pan Jezus tej godności, którą posiadał jako Syn Boży, nie stracił, żeby nie był zniewierzany, znieważany przez tego nieprzyjaciela. Widzimy, jaki jest szatan chytry. On już próbował Pana Jezusa wtedy na tej pustyni kusić, a tu jeszcze chciał spróbować Jemu tą godność odebrać. Ale nad wszystkim widzimy, Bóg ma moc, Bóg ma siłę. I tej mocy Bożej nikt nie zabierze. I my możemy się czuć w rękach Pana Jezusa bezpiecznie. To jest najlepszy przykład, że to, co do godności Pana należy, a również i my przez to posiadamy tą godność, że jesteśmy Jego własnością, tego nam szatan nie odbierze. Że na tym krzyżu właśnie Pan Jezus odbił zwycięstwo nad szatanem, nad śmiercią. Szatan, gdyby wiedział, gdyby oddał cudowny Pan Boży, nie pozwoliłby do tego, żeby ci arcykapłani, właśnie ci ludzie, ukrzyżowali Pana Jezusa. Ale tu właśnie szatan się w tym przeliczył. Nie znał tego cudownego planu Bożego. I tu właśnie Pan Jezus pokonał właśnie moc szatana, moc śmierci. Tam właśnie na krzyżu Golgoty. I
I tak umiłowani tu chcę właśnie zwrócić uwagę na to, że dzięki właśnie temu cudownemu Panu Bożemu możemy dzisiaj być spokojni o nasze życie, bo nasze grzechy, nasz dług Pan Jezus spłacił właśnie tam na krzyżu Golgoty. Że On zajął ich miejsce. On zajął nasze miejsce tam na tym miejscu. I dlatego Pan Jezus pośród został ukrzyżowany, bo to jest Jego miejsce. I chcemy właśnie widzieć to, tego pośród, tego najważniejszego, w tym centralnym miejscu, że to imię Jezus, krzyż Jezusowy, krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest powód do największej chluby, tak jak czytaliśmy w tym liście do Galacjan, że Paweł to uważał za największą chlubę, krzyż Chrystusowy. I dla Boga jest to tak samo właśnie to dzieło Pana Jezusa, ten krzyż Jego, tym najważniejszym dziełem, tym ukoronowaniem wszystkiego. I ten krzyż Chrystusowy, on nigdy nie zmieni swojego znaczenia. Jego znaczenie pozostanie na wieki ważne i nic nigdy z tego krzyża się nie będzie to umniejszone. I tutaj właśnie jest też o tym napisie słyszeliśmy, że ten napis musiał być napisany, że Pan Jezus wisiał blisko miasta. On musiał wyjść z tego systemu. On musiał wyjść poza obóz, jak czytamy. I dzisiaj wszyscy są też nawoływani, żeby też poszli, znosząc pohańbienie Jego za obóz. Ale zastanówmy się, dlaczego tu Słowo Boże mówi, blisko miasta było to miejsce. Pan Jezus to widział miejsce dawno, żeby ono było właśnie blisko miasta, bo On zawsze jest blisko. On zawsze jest, jak jest napisane, to Słowo jest blisko nas. Nie trzeba daleko chodzić, tak jak w liście do Rzymian czytamy. Ten Jezus jest zawsze blisko. Jak widzimy, że On puka do tego martwego systemu religijnego dzisiejszego chrześcijaństwa, do Laodycei, to On też jest przy drzwiach. On puka do drzwi. On był blisko miasta, żeby mogli przechodzić, żeby mogli to widzieć. Bo tam było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski. To Jezus Nazareński to jest Jego tytuł. To był tytuł ze strony człowieka modernego jako najbardziej hańbiący tytuł. Ale dla Pana to był tytuł chwalebny. Bo jakbyśmy w Dziejach Apostolskich oglądali, jak apostoł Paweł spotkał Pana Jezusa w chwale, to Pan Jezus mówi: Saulo, Saulo, czemu mnie prześladujesz? I pyta się Paweł: kim jesteś, Panie? Jam jest Jezus Nazareński. Czy to jest przypadkowo użyte? To nie jest przypadkowo użyte. To jest tytuł Pana Jezusa, który chce nam wiele powiedzieć, że właśnie ten znieważony, ten Nazarejczyk, jak go nazwali, ten Nazarejczyk, właśnie ten Nazarejczyk, chociaż jest tutaj on pokazany jako Syn Boży w tym miejscu, Pan Jezus, to on umierał w największej słabości. Ale my musimy też to widzieć, że tylko Syn Boży mógł właśnie tak umierać w największej słabości, żeby cała moc Boża mogła być dzisiaj do dyspozycji każdego, kto wierzy. Piłat napisał ten napis, to przyszły sprzeciwy, jak to się mówi, że niektórzy właśnie z tych faryzeuszy, z tych nauczonych pism, ten napis im się nie podobał. Widzimy, jakiej ciemności oni żyli, że również i w tym momencie ten nieprzyjaciel chciał jeszcze jeden atut wykorzystać, żeby ten napis zmienić, żeby jeszcze tą godność tytuł Pana Jezusa zmienić. Ale jak już żeśmy słyszeli, tutaj Pan mówił, że to Bóg nie pozwolił, aby
ten napis inaczej był napisany, jak tylko to, co właściwie z godności tytułu Panu Jezusowi się należało. I to była właśnie wola Boża, że On zadziałał również w sercu tego prymata, o którym żeśmy dzisiaj dużo słyszeli, że On po prostu tej decyzji nie zmienił. On im napisał, co napisał, to napisał. Ale jak miało ten wyglądać ten napis według tego nieprzyjaciela? My widzimy, ten pierwszy napis wygląda Jezus. To była też i wola Boga, żeby ten napis tam na tym krzyżu wisiał, żeby to wiele ludzi to czytało, o kogo tu chodzi. Tu jest ten pośrodku i wywyższony z tych dwóch tam. Ale, jak mówiłem, nieprzyjacielowi się to nie podobało i oni chcieli to zmienić, ten napis na to, nie pisz, że On jest, tylko że On się sam nazywa, a więc chcieli go zrobić samozwańcem. Widzimy, nieprzyjaciel jeszcze ten tytuł, który się należy Panu Jezusowi, chciał zabrać, chciał go z tej godności pozbawić. Ale tu już wkroczył Bóg na plan. Nawet jeśli to był niewierzący człowiek jak Piłat. Musimy na to zważać, że również i Bóg może dzisiaj przez niektórych ludzi niewierzących mówić do naszych serc. Jest to możliwe, że jeśli podam przykład, kiedy z mojej rodziny, tak tylko słyszałem jako dziecko, jeżeli moja babcia przyszła do wiary w Pana Jezusa, to nie przyszła tylko dlatego, że już była w zgromadzeniu. Ona chodziła do kościoła katolickiego i była wierną katoliczką, ale przez to, że po pierwszej wojnie światowej straciła męża i żyła w okolicznościach takich, w których można powiedzieć w biedzie i nędzy, to zmusiło ją trochę do zastanowienia się nad jej losem. I właśnie przypadkowo jakiś człowiek, tak ja to słyszałem, pijak, przyniósł do tej rodziny Biblię i rzucił ją na stół i powiedział, no, to z tej Biblii czytajcie, to może się staniecie bogatymi. To przyjęła moja babcia do serca, co poważnie. Gdyż w tym okoliczności, w których się ona znajdowała, zmusiło ją do zainteresowania się tą księgą. Ale widzimy, czy to nie było też okoliczność Boża? Jak ja dzisiaj z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że Bóg w taki sposób chce to słowo nam podać. Nawet jeśli to się nam wydaje w początku niewiarygodne. Ale po pewnym okresie stwierdzimy, że to było właściwie. I dzisiaj wiemy, że Piłat to właściwie napisał, że pisał to dlatego, żeby Pan Jezus tej godności, którą posiadał jako Syn Boży, nie stracił, żeby nie był zniewierzany, znieważany przez tego nieprzyjaciela. Widzimy, jaki jest szatan chytry. On już próbował Pana Jezusa wtedy na tej pustyni kusić, a tu jeszcze chciał spróbować Jemu tą godność odebrać. Ale nad wszystkim widzimy, Bóg ma moc, Bóg ma siłę. I tej mocy Bożej nikt nie zabierze. I my możemy się czuć w rękach Pana Jezusa bezpiecznie. To jest najlepszy przykład, że to, co do godności Pana należy, a również i my przez to posiadamy tą godność, że jesteśmy Jego własnością, tego nam szatan nie odbierze. Że na tym krzyżu właśnie Pan Jezus odbił zwycięstwo nad szatanem, nad śmiercią. Szatan, gdyby wiedział, gdyby oddał cudowny Pan Boży, nie pozwoliłby do tego, żeby ci arcykapłani, właśnie ci ludzie, ukrzyżowali Pana Jezusa. Nie znał tego cudownego planu Bożego. I tu właśnie Pan Jezus pokonał właśnie moc szatana, moc śmierci. Tam właśnie na krzyżu Golgoty. I tak, umiłowani, tu chcę właśnie zwrócić uwagę na to, że dzięki właśnie temu cudownemu Panu Bożemu możemy dzisiaj być spokojni o nasze życie, bo nasze grzechy, nasz Bóg, Pan Jezus spłacił właśnie tam na krzyżu Golgoty. Dlaczego to jest takie ważne, że tak podkreślić?
podkreślamy to, że Pan Jezus jest tu nazywany tym Królem Żydów. Wenn gesagt hätte, jest nicht König der Juden, dann hätte sein Leben gerettet. Gdyby on powiedział, że ja nie jestem tym Królem Żydów, to by uratował swoje życie. Der Apostel Paulus sagte Timotheus, der Herr Jesus hat das gute Bekenntnis abgelegt vor Pilatus. A apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, że Pan Jezus złożył dobre świadectwo przed Piłatem. Das finden wir in dem Kapitel vorher. I to też o tym czytamy w poprzednim rozdziale. 18 rozdział. 37 wiersz. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Wenn der Jesus gesagt hätte, jest nicht König, dann hätten die Juden überhaupt kein Mittel gehabt, den Pilatus zu zwingen. Gdyby Pan Jezus powiedział, że ja nie jestem tym królem żydowskim, to Żydzi by nie mieli ani jednego środka czy powodu, aby zmuszać Piłata do wydania go na śmierć. Nur weil das gesagt hat, konnten sie sagen, wenn du diesen losgibst, bist du nicht mehr der König des Heimes. I tylko z tego powodu, że Pan Jezus to potwierdził i to powiedział, to oni mieli tą możliwość zrobić zarzut Piłatowi, że jeśli ty tego wypuścisz, to nie jesteś przyjacielem cesarskim. Und tatsächlich wird der Herr Jesus diesen Königstitel erhalten. I rzeczywiście Pan Jezus zachowa ten tytuł królewski. I może go zachowa. Psalm 2 hat Gott w drugim psalmie w 6 wierszu ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Der Jesus war wirklich der König der Juden, der von Gott eingesetzte König der Juden, der wirkliche Sohn Davids. Pan Jezus był tym prawdziwym królem żydowskim, tym postanowionym przez Boga z pokolenia Dawidowego. Das ganze Matthäus-Evangelium ist ein Beweis, nur ein Beweis dafür, dass der Sohn Davids ist. Cała Ewangelia Mateusza jest dowodem na to, że on jest tym synem Dawidowym. Und der Herr Jesus, das haben wir auch gestern mit betrachtet, wird als König kommen. I wczoraj żeśmy też już to rozważali, że Pan Jezus przyjdzie w przyszłości jako ten król. Aber wird dann nicht nur König der Juden sein. Ale nie będzie tylko tym królem Żydów. Ale Bóg przewidział o wiele więcej dla niego. Izajasz 49. Przeczytajmy księdze Izajasza, 49 rozdział. Da ergänzt Gott gewissermaßen den Psalm 2. Tutaj w pewnym sensie Bóg uzupełnia ten psalm drugi. To czytajmy 49 rozdział Izajasza. 4 i 6 wiersz. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. 6 wiersz. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością Boga,
aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Es sieht in Johannes 19 aus, als ob Satan gewonnen hat. Tak wygląda w tym Ewangelii Jana 19 rozdział, jak gdyby to Satan zwyciężył. Aber der Jesus hatte schon vorher gesagt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Ale Pan Jezus już wcześniej to przepowiedział, że teraz książę tego świata zostanie na zewnątrz wyrzucony. I Jud wollte ihn hinauswerfen, den Herrn Jesus. Żydzi chcieli Pana Jezusa właśnie wyrzucić na zewnątrz. Und es war ihre Stunde und die Gewalt der Finsternis. I to była właśnie ich godzina i moc ciemności. Wczoraj żeśmy czytali z 19 rozdziału Objawienia. Chcielibyśmy jeszcze raz to miejsce przeczytać. XIX rozdział, 16 wiersz. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Da ist er nicht mehr der König der Juden. Tutaj nie jest on oglądany tylko jako ten król Żydów, sondern der König aller König. Ale jako, jako król wszystkich królów. Takie jest następstwo, skutek odrzucenia Pana Jezusa. Als König Israel ist er verworfen worden. Jako król izraelski został odrzucony. Und als Sohn des Menschen sagt er, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. A jako Syn Człowieczy powiedział, dana mi jest władza na ziemi i na niebie. Und das finden wir auch in Jesajas 52. I to też znajdujemy w 52 rozdziale Izajasza. Ich finde das so schön, dass das vor Jesajas 53 gebracht wird. Ja uważam to za piękną rzecz, że to jest akurat powiedziane przed 53 rozdziałem Izajasza. Jest na Jesajas 53, który jest 13-15. Przeczytajmy 52 rozdział Izajasza od 13 do 15 wiersza. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawił w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Ehe der Prophet über die Leiden des Herrn spricht in Jesajas 53. Zanim prorok mówi o tych cierpieniach Pana Jezusa w 53 rozdziale Izajasza, da stellt Gott fest, dass diese Leiden dem Herrn Jesus Verherrlichung einbringen werden. To już wcześniej Bóg stwierdza, że te cierpienia przyniosą Panu Jezusowi chwałę i uwielbienie. I też ta sprawa wygląda tak samo i w objawieniu później. Jan powiedział, zwyciężył lew z plemienia Judy. Janowi jest powiedziane i on to napisał, że zwyciężył lew z plemienia Judy. Und dann dreht sich Johannes und möchte diesen Löwen sehen. A potem Jan odwraca się i chce zobaczyć tego lwa. Und was sieht er? I co ogląda? Ein Lamm wie geschlachtet. Baranka jako zabitego. Die Welt sieht in dem Herrn Jesus ein Lamm. Ten świat widzi w Panu Jezusie baranka. Einer, der zu schwach war, um seine Idee durchzusetzen. Widzi w nim kogoś, kto był zbyt słaby, aby przeprowadzić swoje idee. Und hier in
Johannes 19, wo es aussieht, als ob der Herr alles verloren hat. A tutaj w Ewangelii Jana 19 rozdział tak to wygląda, jak gdyby Pan Jezus wszystko stracił. Und genau da hat der Herr den größten Sieg verloren. A właśnie akurat tam Pan Jezus odniósł największe zwycięstwo. Und diesen Sieg kann ihm niemand mehr streitig machen. Alle ewigkeit. I to zwycięstwo nie może być zaprzeczone po całą wieczność. Der Jesus wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Pan Jezus będzie panował od wieku aż na wieki. Wcześniej powiedział, że dopiero się okazało to zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa na tym krzyżu, który On odniósł na Golgocie. Ten nasz Pan i Zbawiciel, mamy obraz w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, może otwórzmy to, jest tam wspomniane. Ale w 14 wersecie, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I tu okazało się właśnie, że ci wszyscy, którzy Pana Jezusa ukrzyżowali, ten świat doczesny, świat polityczny i świat religijny, ukrzyżował naszego Pana. I teraz możemy my z wiarą patrzeć, my jako Jego dzieci, jak to wcześniej Was wspomniał, teraz mamy dostęp wszyscy do tego tronu łaski, że teraz znajdujemy się właśnie w Jezusie Chrystusie, więc objawienie Jana 19 rozdział, tam 13 werset jest napisane. A szata Jego złożona była do krwi, a imię Jego brzmi Słowo Boże, czyli całe Słowo Boże wskazuje nam naszego Pana i Zbawiciela. I tak tu dalej, może byśmy troszeczkę przeczytali, 23 werset 19 rozdziału mówi, a gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na 4 części, każdemu żołnierzowi część zwierzchnią suknię, a ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie dajmy jej, rzućmy los, bo nie jest czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi. Jest tu wspomniane, że ten świat doczesny, świat religijny, świat polityczny ma tą szatę wewnętrzną, którą się przyodziewa, chce mieć czuć wewnętrznego. Ani też ten drzewiec, ani ten wąż na tym krzyżu też nie wskazywał na to, czemu mamy cześć oddawać, czy ci oddawali nawet ten wężowi cześć. Wiemy, że świat doczesny oddaje temu wszystkowi cześć, ale my mamy oddać naszemu Panu cześć. Mamy przez wiarę spojrzeć na tego, który był tą ofiarą. Ci Żydzi, gdy na pustyni chodzili, gdy kąsiły ich te węże, żeby nie poginąć, musieli z wiarą spojrzeć na tego węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz. I tak my musimy spojrzeć z wiarą. I też jest wspomniane dalej o tej szacie, że ona była tkana od góry. My mamy od góry to przyjąć, co jest dane nam. Za Niego, wskazuje na tego, który miał tą moc, aby iść na tym miejsce w Golgocie. Jezus do Niego się ujmuje, wręcz przeciwnie. Musimy się trzymać tego gruntu, który jest nam w Ewangelii podany. Dlatego On chce dobrowolnie na tym krzyż Golgoty, bo On miał tą moc. I my widzimy, że On poszedł na ten krzyż i o tym krzyżu chciałbym tylko przeczytać w listu do Żydów. Dlaczego trochę myśli, żeby nam kierować na osobę tego Pana, który sam w mocy swojej listu wynika do Żyna, nie do Żydów, do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 wiersz. Pisał z tego listu, podzielił nam informację, patrząc na Jezusa, Boga i do Pocznicy Radiamy, który ma wystawiony sobie na dorszy podział
ten, który sobie mogą głowę od grzeszników przeciwko sobie przeciw zmianie. Widzimy, mamy tutaj, że on po prostu to zwarstwej boli, bo on był tym Bożym. On się na to pozwolił, żeby z tej strony grzeszników takie sprzeciwianie przyszło. Ale też po to, żeby tu objawić nam tą swoją miłość na tym krzyżu, że on właśnie takich grzeszników, którzy przeciwko niemu byli, przyszedł walić i zawartować od gniewu i wiecznego potępienia. Umiłowani myśmy, to może słyszeli o krótką historię życia apostoła Pawła i dziejów apostolskich. To, gdzie ten wers tu nam mówił, gdzie Pan Jezus mu powiedział: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Widzimy, jaką miłość wykazywał Pan również do pojedynczych. I tu Paweł też wtedy się napokonał to słowo, które go dotknęło. I on wtedy uwierzył w Pana Jezusa, jako Zbawiciela. I tutaj też widzimy tą religijną, tych religijnych ludzi, którzy po prostu, można powiedzieć, znając Pismo, nie byli tego świadomi, że właśnie tutaj mają przed sobą osobistego Mesjasza i Zbawiciela i go wydają na Zbawiciel. To było też zrewansowanie z ich strony, bo jeden Kajfa, który był najmądrzejszy, doczytał się w jednym z pism, że ta krew na nas i na nasze dzieci. My wiemy, że ta krew ma być wylana, on wiedział o tym. Ale tu widzimy, on to wykorzystywał, ci przywódcy religijni wykorzystywali to, aby znaleźć sobie taką objawę. Ale my wiemy, że Pan Jezus tutaj w tej Ewangelii jest przedstawiony jako ten, który sam idzie na ten krzyż. I myśmy to czytali do tego, kiedy on na tym krzyżu powiedział, że spełniło się. Widzimy, że teraz, kiedy go wywiedli na to miejsce i ukrzyżowali, a z nim drugich dwóch obu stron apostołów Jezusa, napisał też Piłat i napis i postawił na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazareński, Król Żydowski. I widzimy, że tam ta moc tego szatana triumfowała, gdzie on Pana Jezusa w pośrodku ukrzyżował na tym miejscu, gdzie było przeznaczone dla złoczyńców, dla przestępców. My wiemy w liczbie do Balatu, że przeklęty ten ponadzenie widzi. I znajdziemy także ten do Mojżesza to słowo. Możemy sobie porównać, jak ten człowiek, do czego się ten człowiek zdobył, żeby zbawcę żywota, zbawcę żywota, tego Pana, który stworzył również cały uniwersum, aby go wydać, aby go zabić. Widzimy tutaj, jak że oni po prostu niczego się nie bali i po prostu nawet do takiego stanu doprowadzili, ale właśnie w tym liście do Żydów jest tam wpisane, że Pan przyjął tą robotę na siebie, zbawiwszy tym wszystkim. W tym momencie on podjął dla siebie i dla mnie to zadanie, aby nas pokonać to miejsce, ten cel jego, który na krzyżu się uwidocznił, to zbawienie, to dzieło, chociaż te myśli, bo my tutaj czytamy te nasze wiersze, oczywiście porozmawiają nasze serca. My wiemy, jak Pan musiał cierpieć i co w jego sercu powstało. Tu nie mamy tego w tej Ewangelii, bo mamy teraz inny Ewangelia. Dlaczego? Mówię jeszcze raz, trzeba to sobie zrozumieć, że to jest pod kątem jako Syna Bożego, który ma tą moc, aby wziąć i pomóc. I pod tym kątem nie było tego miejsca na te inne użycia, które w sercu Pana wydarzyły się i w Ewangelii Mateusza i Łukasza znajdziemy obszerniej, jak Pan na krzyżu cierpiał i jak modlitwie do swego Ojca się zwracał. I widzimy również to, co ten Piłat napisał, ten napis. I widzimy, że on go napisał: Jezus Nazareński, Król Żydowski. A ten napis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus, a było napisane po żydowsku, po grecku i po łacinie. My wiemy, że to było przed tym wielkim świętem, gdzie do Jerozolimy wiele nie tylko Żydów, ale również wiele innych obcokrajowców wchodziło się na to święto paschalne. Widzimy, że to tamten świat religijny i polityczny zjednoczył się pod tym napisem, ponieważ to była prawda, że on był tym Jezusem na Zaleńskim Górze Żydowskim, to mimo wszystko na tym krzyżu umieścili ten napis i umieścili go, aby wszyscy to rozumieli.
wiedzy, pojedynku, przez języki, a więc wiedzy, które są obowiązujące po grecku, które są po tych narodach i po łacinie. I wiemy, ten łaciński język był wtedy tym politycznym językiem tego świata. I widzimy tutaj tą całą moc tego szatana, który nad Panem górował. Ale to, jak powiem, to tylko w tym momencie, kiedy Pan zawisnął na krzyżu. Teraz wiersz.
Galacjan 6 rozdział 14 wiersz. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg umowa, aby miał się lubić czego innego, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Panem Jezusem jesteś i każdy dla świata ukrzyżowany, który chce iść za Panem Jezusem, naśladować Go. Jakie znaczenie ma dla nas ten krzyż? On jest znakiem hańby. Kto będzie się trzymał Pana Jezusa, będzie zniesławiany w tym świecie. Man kann nicht mit Jesus herrn und ausgleich seiner eigenen Würde. Nie można dążyć do pozyskiwania chwały dla Pana i jednocześnie chwały dla siebie samego. Nikodemus jest przeciwstawieństwem Piłata. Nikodem jest przeciwstawieństwem Piłata. On nie odważył się ani raz, żeby oficjalnie stanąć po stronie Pana Jezusa. On był radcą. On należał do tej rady 70 starszych Izraelu. On z całą pewnością nie zgadzał się z tym wyrokiem śmierci. Ale gdy wszyscy uczniowie opuścili Pana Jezusa, wtedy nadszedł ten mąż i pomagał, aby zdjąć Pana Jezusa z krzyża. Konnte jetzt nicht länger neutral bleiben. On już nie mógł być dłużej na neutralnym stanowisku. Teraz on zdecydował się za Panem Jezusem. Właśnie w takiej trudnej godzinie. Nawet i ci zbójcy musieli zdecydować się, czy są za, czy przeciw Panu Jezusowi. O tym nie czytamy w tej Ewangelii. Ale w Ewangelii Łukasza jest mowa o tym. Ale ja mówię to jako przykład, że przy krzyżu nie można pozostać neutralnym. Również i dzisiaj. Aus meinem Leben und auch aus deinem Leben wird nicht eher Frucht hervorkommen, wenn du dich entschieden auf deiner Seite gestellt hast. Zarówno z mojego życia, jak też i twojego nie będzie żadnego owocu, jeżeli ty się nie zdecydujesz całkowicie stanąć po stronie Pana Jezusa. Wir können es der Welt nicht recht machen und gleichzeitig dem Herrn Jesus dienen. Nie jesteśmy w stanie dogodzić światu, a jednocześnie służyć Panu Jezusowi. Die Welt hat den Herrn Jesus hinausgeworfen. Ten świat wypchnął, wyrzucił Pana Jezusa. Wir lesen hier, hinweg, hinweg. Tu czytamy, precz z nim, precz. Und deswegen gibt es nicht ein Hinken auf beiden Seiten. I dlatego nie może być takiego postępowania kulejącego na obydwie strony. Möchten wir doch alle, wie wir hier sind, doch mit dem Entschluss hier aus diesem Saal gehen und noch entschiedener auf die Seite des Herrn Jesus stellen. Obyśmy my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jeszcze z większym postanowieniem wyszli z tej sali, aby stanąć w życiu swoim tylko i wyłącznie po stronie Pana Jezusa. Na pewno nie możemy tego rozumieć w ten sposób,
że jest Piłat przeczynienia z kapłucją żydą. Zapewne to, co Piłat napisał, to było woli Bożej napisane, gdyż ten nazis został przybity na krzyżu, na krzyżu. I nazis ten poświadcza podwójnie dwie prawdy, że ten Jezus w Nazarecie, ten aniony Nazarecie, jest niczym innym, tylko tym Mesjaszem. Królem żydowskim, tym odrzuconym. Nawet w tym szczególnym miejscu Pan Jezus zajmuje swoje miejsce w pośrodku. I nawet w tym szczególnym miejscu ten krzyż jest tą mocą, która musi podzielić, która musi pokazać, jak było wspomniane, gdzie kto, jakie miejsce zajmie. Było tu również wspomniane o Nikodemie. Tam było dwóch takich mężów, szczególnych mężów, którzy rzeczywiście za swojego życia nigdy jawnie nie wyznali, po której są stronie. Którzy nawet w nocy przyszli potajemnie, by ten naród nie widział, gdzie on, gdzie ich serce się znajduje. Ale był też taki moment, jak było przypomniane, że oni w tym momencie, gdy ta sprawiedliwość zupełnie już została pokazana i poświadczona, w ich sercu nastąpiła odmiana. Ten Józef z Arymatyi, jak również i ten Nikodem. Oni teraz to, co kiedyś mieli wątpiące w sercu, te uczucia, które jakoby były, ale nie były w mocy postawione, te uczucia się dopiero teraz objawiają i idą właśnie prosić tego Piłata, by chciało pochować. Ten wiersz 18, który mamy napisane, a pośrodku Jezusa. Człowiek chciał wyszydzić, jak najgłębiej Pana Jezusa. Chciał jak największy ból mu zadać. I dał mu to środkowe miejsce pośród dwóch złoczyńców. Ale my wiemy ze Słowa Bożego, że właśnie Pan Jezus to jest Jego miejsce, to środkowe miejsce, pośród. To Słowo jest w wielu miejscach w Słowie Bożym napisane. Pan Jezus pośród swoich stanów powiedział im pokój. Pan Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych, tam ja jestem pośród nich. Pan Jezus musi być zawsze pośród. Pośród to nie znaczy, że Pan Jezus jest gdzieś tu czy tam. Pośród to znaczy dokładnie w centralnym, najważniejszym miejscu. W najważniejszym miejscu jest Pan Jezus. I Pan Jezus jest zawsze, wszędzie w najważniejszym miejscu. Jeśli On się tam znajdzie, to wtedy jest błogosławieństwo. Bo Pan Jezus właśnie znalazł się pośród dwóch złoczyńców. I jeden zdecydował wyznać: Panie, wspomnij na mnie, weź mnie do Królestwa swego. Jakbyśmy oglądali właśnie, że Nikodem i Józef z Arymatyi też zdecydowali, jak oni spojrzeli na ten krzyż. Ten krzyż jest mocą Bożą każdemu, kto wierzy. Bóg właśnie też tą sprawę pozwolił, żeby się dokonała, żeby ten krzyż mógł być dzisiaj pomocą naszą, żebyśmy mogli widzieć swój koniec na tym krzyżu, żebyśmy mogli widzieć miłość Bożą, miłość, która nie ma żadnego ograniczenia, doskonałą, skończoną miłość Bożą. I tam właśnie na krzyżu wszyscy tą miłość widzą, którzy poszli za Panem Jezusem, którzy prawdziwie później przez wiarę poznali, że oni właśnie za swoje grzechy, za swoje czyny, za swoje myślenie, za swoją przynależność do tego ludzkiego systemu, do tego starego człowieka, właśnie tam powinni w tym miejscu wisieć, że On zajął ich miejsce. On zajął nasze miejsce. Ta
na tym miejscu. I dlatego Pan Jezus pośród został ukrzyżowany, bo to jest Jego miejsce. I chcemy właśnie widzieć to, tego pośród, tego najważniejszego, w tym centralnym miejscu, że to imię Jezus, krzyż Jezusowy, krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest powód do największej chluby, tak jak czytaliśmy w tym liście do Galacja, że Paweł to uważał za największą chlubę, krzyż Chrystusowy. I dla Boga jest to tak samo właśnie to dzieło Pana Jezusa, ten krzyż Jego, tym najważniejszym dziełem, tym ukoronowaniem wszystkiego. I ten krzyż Chrystusowy, on nigdy nie zmieni swojego znaczenia. Jego znaczenie pozostanie na wieki ważne i nic nigdy z tego krzyża się nie będzie to umniejszone. I tutaj właśnie jest też o tym napisie słyszeliśmy, że ten napis musiał być napisany, że Pan Jezus wisiał blisko miasta. On musiał wyjść z tego systemu. On musiał wyjść poza obóz, jak czytamy. I dzisiaj wszyscy są też nawoływani, żeby też poszli, znosząc pohańbienie Jego za obóz. Ale zastanówmy się, dlaczego tu Słowo Boże mówi, blisko miasta było to miejsce. Pan Jezus to widział miejsce dawno, żeby ono było właśnie blisko miasta, bo On zawsze jest blisko. On zawsze jest, jak jest napisane, to Słowo jest blisko nas. Nie trzeba daleko chodzić, tak jak w liście do Rzymian czytamy. Ten Jezus jest zawsze blisko. Jak to widzimy, że On puka do tego martwego systemu religijnego dzisiejszego chrześcijaństwa, do Laodycei, to On też jest przy drzwiach. On puka do drzwi. On był blisko miasta, żeby mogli przechodzić, żeby mogli to widzieć. Bo tam było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski. To Jezus Nazareński to jest Jego tytuł. To był tytuł ze strony człowieka modany jako najbardziej hańbiący tytuł. Ale dla Pana to był tytuł chwalebny. Bo jakbyśmy w Dziejach Apostolskich oglądali, jak apostoł Paweł spotkał Pana Jezusa w chwale, to Pan Jezus mówi: Saulo, Saulo, czemu mnie prześladujesz? I pyta się Paweł: kim jesteś, Panie? Jam jest Jezus Nazareński. Czy to jest przypadkowo użyte? To nie jest przypadkowo użyte. To jest tytuł Pana Jezusa, który chce nam wiele powiedzieć, że właśnie ten znieważony, ten Nazarejczyk, jak go nazwali, ten Nazarejczyk, właśnie ten Nazarejczyk, chociaż jest tutaj on pokazany jako Syn Boży w tym miejscu Pan Jezus, to on umierał w największej słabości. Ale my musimy też to wiedzieć, że tylko Syn Boży mógł właśnie tak umierać w największej słabości, żeby cała moc Boża mogła być dzisiaj do dyspozycji każdego, kto wierzy. Właśnie kiedy Piłat napisał ten napis, to przyszły sprzeciwy, jak się mówi, że niektórzy właśnie z tych faryzeuszy, z tych nauczonych pism, ten napis im się nie podobał. Widzimy, jakiej ciemności oni żyli, że również i w tym momencie ten nieprzyjaciel chciał jeszcze jeden atut wykorzystać, żeby ten napis zmienić, żeby jeszcze tą godność tytułu Pana Jezusa zmienić. Ale jak już żeśmy słyszeli, tutaj Pan mówił, że to Bóg nie pozwolił, aby ten napis inaczej był napisany, jak tylko to, co właściwie w zgodności tytułu Panu Jezusowi się należało. I to była właśnie wola Boża, że On zadziałał również w sercu tego Piłata, o którym żeśmy dzisiaj dużo słyszeli, że On po prostu tej decyzji nie zmienił. On im napisał, co napisał, to napisał. Ale jak miało ten wyglądać ten napis według tego nieprzyjaciela? My widzimy, ten pierwszy napis wygląda Jezus, Jezus Nazareński, Król Żydowski. To była też niewola Boga, żeby ten napis tam na tym krzyżu wisiał, żeby to wiele ludzi to czytało, o kogo tu chodzi. Tu jest ten pośrodku i wywyższony z tych dwóch tam. Ale jak
mówiłem nieprzyjacielowi, że to nie podobało i oni chcieli to zmienić ten napis na to, nie pisz, że on jest, tylko że on się sam nazywa, a więc chcieli go zrobić samozwańcem. Gdyby chciał nieprzyjaciel jeszcze ten tytuł, który się należy Panu Jezusowi, chciał zabrać, chciał go z tej godności pozbawić. Ale tu już wkroczył Bóg na plan. Nawet jeśli to był niewierzący człowiek jak Piłat. Musimy na to zważać, że również i Bóg może dzisiaj przez niektórych ludzi niewierzących mówić do naszych serc. Jest to możliwe, że jeśli podam przykład, kiedy z mojej rodziny tak tylko słyszałem jako dziecko, jeżeli moja babcia przyszła do wiary w Pana Jezusa, to nie przyszła tylko dlatego, że już była w zgromadzeniu. Ona chodziła do kościoła katolickiego i była wierną katoliczką, ale przez to, że po pierwszej wojnie światowej straciła męża i żyła w okolicznościach takich, które można powiedzieć w biedzie i nędzy, to zmusiło ją trochę do zastanowienia się nad jej losem. I właśnie przypadkowo jakiś człowiek, tak ja to słyszałem, pijak, przyniósł do tej rodziny Biblię i rzucił ją na stół i powiedział, no, to z tej Biblii czytajcie, to może się staniecie bogatymi. To przyjęła moja babcia do serca, to poważnie, gdyż w tym okoliczności, w których się ona znajdowała, zmusiło ją do zainteresowania się tą księgą. Ale widzimy, czy to nie było też okoliczność Boża. Tak jak dzisiaj z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że Bóg w taki sposób chce to słowo nam podać. Nawet jeśli to się nam wydaje w początku niewiarygodne. Ale po pewnym okresie stwierdzimy, że to było właściwie. I dzisiaj wiemy, że Piłat to właściwie napisał, że pisał to dlatego, żeby Pan Jezus tej godności, którą posiadał jako Syn Boży, nie stracił, żeby nie był zniewierzany, znieważany przez tego nieprzyjaciela. Widzimy, jaki jest szatan chytry. On już próbował Pana Jezusa wtedy na tej pustyni kusić, a tu jeszcze chciał spróbować Jemu tą godność odebrać. Ale przede wszystkim widzimy, Bóg ma moc, Bóg ma siłę i tej mocy Bożej nikt nie zabierze. I my możemy się czuć w rękach Pana Jezusa bezpiecznie. To jest najlepszy przykład, że to, co do godności Pana należy, a również i my przez to posiadamy tą godność, że jesteśmy Jego własnością, tego nam szatan nie odbierze. Miłowani, ja tu właśnie chcę zwrócić uwagę, że na tym krzyżu właśnie Pan Jezus odniósł zwycięstwo nad szatanem, nad śmiercią. Szatan, gdyby wiedział, gdyby oddał cudowny Pan Boży, nie pozwoliłby do tego, żeby ci arcykapłani, właśnie ci ludzie, ukrzyżowali Pana Jezusa. Ale tu właśnie szatan się w tym przeliczył. Nie znał tego cudownego planu Bożego. I tu właśnie Pan Jezus pokonał właśnie moc szatana, moc śmierci. Tam właśnie na krzyżu Golgoty. I tak, umiłowani, tu chcę właśnie zwrócić uwagę na to, że dzięki właśnie temu cudownemu Panu Bożemu możemy dzisiaj być spokojni o nasze życie, bo nasze grzechy, nasz dług Pan Jezus spłacił właśnie tam na krzyżu Golgoty. Dlatego Pan Jezus pośród został ukrzyżowany, bo to jest Jego miejsce. I chcemy właśnie widzieć to, tego pośród, tego najważniejszego, w tym centralnym miejscu, że to imię Jezus, krzyż Jezusowy, krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest powód do największej chluby, tak jak czytaliśmy w tym liście do Galacjan, że Paweł to uważał za największą chlubę, krzyż Chrystusowy. I dla Boga jest to tak samo właśnie to dzieło Pana Jezusa, ten krzyż Jego, tym najważniejszym dziełem, tym ukoronowaniem wszystkiego. I ten krzyż Chrystusowy, on nigdy nie zmieni swojego znaczenia. Jego znaczenie pozostanie na wieki ważne i nic nigdy z tego krzyża się nie będzie to umniejszone.
I tutaj właśnie jest też o tym napisie słyszeliśmy, że ten napis musiał być napisany, że Pan Jezus wisiał blisko miasta. On musiał wyjść z tego systemu. On musiał wyjść poza obóz, jak czytamy. I dzisiaj wszyscy są też nawoływani, żeby też poszli, znosząc spohańbienie Jego za obóz. Ale zastanówmy się, dlaczego tu Słowo Boże mówi, blisko miasta było to miejsce. Pan Jezus to widział miejsce dawno, żeby ono było właśnie blisko miasta, bo On zawsze jest blisko. On zawsze jest, jak jest napisane, to Słowo jest blisko nas. Nie trzeba daleko chodzić, tak jak w liście do Rzymian czytamy. Ten Jezus jest zawsze blisko. Jak go widzimy, że On puka do tego martwego systemu religijnego dzisiejszego chrześcijaństwa, do Laodycei, to On też jest przy drzwiach. On puka do drzwi. On był blisko miasta, żeby mogli przechodzić, żeby mogli to widzieć. Bo tam było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski. To Jezus Nazareński to jest Jego tytuł. To był tytuł ze strony człowieka mu dany jako najbardziej hańbiący tytuł. Ale dla Pana to był tytuł chwalebny. Bo jakbyśmy w Dziejach Apostolskich oglądali, jak apostoł Paweł spotkał Pana Jezusa w chwale, to Pan Jezus mówi: Saulo, Saulo, czemu mnie prześladujesz? I pyta się Paweł: kim jesteś, Panie? Jam jest Jezus Nazareński. Czy to jest przypadkowo użyte? To nie jest przypadkowo użyte. To jest tytuł Pana Jezusa, który chce nam wiele powiedzieć, że właśnie ten znieważony, ten Nazarejczyk, jak go nazwali, ten Nazarejczyk, właśnie ten Nazarejczyk, chociaż jest tutaj on pokazany jako Syn Boży w tym miejscu, Pan Jezus, to on umierał w największej słabości. Ale my musimy też to wiedzieć, że tylko Syn Boży mógł właśnie tak umierać w największej słabości, żeby cała moc Boża mogła być dzisiaj do dyspozycji każdego, kto wierzy. Piłat napisał ten napis, to przyszły sprzeciwy, jak to się mówi, że niektórzy właśnie z tych faryzeuszów, z tych nauczonych pism, ten napis im się nie podobał. Widzimy, jakiej ciemności oni żyli, że również i w tym momencie ten nieprzyjaciel chciał jeszcze jeden atut wykorzystać, żeby ten napis zmienić, żeby jeszcze tą godność tytułu Pana Jezusa zmienić. Ale jak już żeśmy słyszeli, tutaj Pan mówił, że to Bóg nie pozwolił, aby ten napis inaczej był napisany, jak tylko to, co właściwie z godności tytułu Panu Jezusowi się należało. I to była właśnie wola Boża, że On zadziałał również w sercu tego Piłata, o którym żeśmy dzisiaj dużo słyszeli, że On po prostu tej decyzji nie zmienił. On im napisał, co napisał, to napisał. Ale jak miało ten, wyglądać ten napis według tego nieprzyjaciela? My widzimy, ten pierwszy napis wygląda Jezus, Jezus Nazareński, Król Żydowski. To była też wola Boga, żeby ten napis tam na tym krzyżu wisiał, żeby to wiele ludzi to czytało, o kogo tu chodzi. Tu jest ten pośrodku i wywyższony z tych dwóch tam. Ale jak mówiłem, nieprzyjacielowi się to nie podobało i oni chcieli to zmienić, ten napis na to, nie pisz, że On jest, tylko że On się sam nazywa, a więc chcieli go zrobić samozwańcem. Widzimy, chciał nieprzyjaciel jeszcze ten tytuł, który się należy Panu Jezusowi, chciał zabrać, chciał go z tej godności pozbawić. Ale tu już wkroczył Bóg na plan. Nawet jeśli to był niewierzący człowiek jak Piłat. Musimy na to zważać, że również i Bóg może dzisiaj przez niektórych ludzi niewierzących mówić do naszych serc. Jest to możliwe, że jeśli podam przykład, kiedy z mojej rodziny, tak tylko słyszałem jako dziecko, jeżeli moja babcia przyszła do wiary w Pana Jezusa, to nie przyszła tylko dlatego, że już była w zgromadzeniu,
Ona chodziła do kościoła katolickiego i była wierną katoliczką, ale przez to, że po pierwszej wojnie światowej straciła męża i żyła w okolicznościach takich, które można powiedzieć w biedzie i nędzy, to zmusiło ją trochę do zastanowienia się nad jej losem. I właśnie przypadkowo jakiś człowiek, tak ja to słyszałem, pijak, przyniósł do tej rodziny Biblię, rzucił im na stół i powiedział, no, to z tej Biblii czytajcie, to może się staniecie bogatymi. To przyjęła moja babcia do serca, to poważnie, gdyż w tym okoliczności, w których się ona znajdowała, zmusiło ją to do zainteresowania się tą księgą. Ale widzimy, czy to nie było też okoliczność Boża? Tak jak dzisiaj z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że Bóg w taki sposób chce to słowo nam podać. Nawet jeśli to się nam wydaje z początku niewiarygodne. Ale po pewnym okresie stwierdzimy, że to było właściwie. I dzisiaj wiemy, że Piłat to właściwie napisał, że pisał to dlatego, żeby Pan Jezus tej godności, którą posiadał jako Syn Boży, nie stracił. Żeby nie był zniewierzany, znieważany przez tego nieprzyjaciela. Widzimy, jaki jest szatan chytry. On już próbował Pana Jezusa wtedy na tej pustyni kusić, a tu jeszcze chciał spróbować Jemu tą godność odebrać. Ale nad wszystkim widzimy, Bóg ma moc, Bóg ma siłę i tej mocy Bożej nikt nie zabierze. I my możemy się czuć w rękach Pana Jezusa bezpiecznie. To jest najlepszy przykład, że to, co do godności Pana należy, a również i my przez to posiadamy tą godność, że jesteśmy Jego własnością, tego nam szatan nie odbierze. Miłowani, ja tu właśnie chcę zwrócić uwagę, że na tym krzyżu właśnie Pan Jezus odniósł zwycięstwo nad szatanem, nad śmiercią. Szatan, gdyby wiedział, gdyby odradł cudowny Pan Boży, nie pozwoliłby do tego, żeby ci arcykapłani, właśnie ci ludzie ukrzyżowali Pana Jezusa. Ale tu właśnie szatan się w tym przeliczył. Nie znał tego cudownego planu Bożego. I tu właśnie Pan Jezus pokonał właśnie moc szatana, moc śmierci. Tam właśnie na krzyżu Golgoty. I tak, umiłowani, tu chcę właśnie zwrócić uwagę na to, że dzięki właśnie temu cudownemu Panu Bożemu możemy dzisiaj być spokojni o nasze życie, bo nasze grzechy, nasz dług Pan Jezus spłacił właśnie tam na krzyżu Golgoty. A apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, że Pan Jezus złożył dobre świadectwo przed Piłatem. I to też o tym czytamy w poprzednim rozdziale. Osiemnasty rozdział. 37 wiersz. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Wenn Jezus gesagt hätte, jest nicht König, dann hätten die Juden überhaupt kein Mittel gehabt, den Pilatus zu zwingen. Gdyby Pan Jezus powiedział, że ja nie jestem tym królem żydowskim, to Żydzi by nie mieli ani jednego środka czy powodu, aby zmuszać Piłata do wydania go na śmierć. Nur weil das gesagt hat, konnten sie sagen, wenn diesen los geht, wirst du nicht mehr wollen, das heißt. I tylko z tego powodu, że Pan Jezus to potwierdził i to powiedział, to
to oni mieli tą możliwość zrobić zarzut Piłatowi, że jeśli ty tego wypuścisz, to nie jesteś przyjacielem cesarskim. Und tatsächlich wird der Herr Jesus diesen Königstitel erhalten. I rzeczywiście Pan Jezus zachowa ten tytuł królewski. Mógł go otrzymać i może go zachować. Psalm 2 hat Gott w drugim psalmie Bóg powiedział w 6 wierszu: ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Der Jesus war wirklich der König der Juden, der von Gott eingesetzte König der Juden, der wirkliche Sohn Davids. Pan Jezus był tym prawdziwym królem żydowskim, tym postanowionym przez Boga z pokolenia Dawidowego. Das ganze Matthäus-Evangelium ist ein Beweis, nur ein Beweis dafür, dass er der Sohn Davids ist. Cała Ewangelia Mateusza jest dowodem na to, że on jest tym synem Dawidowym. Und der Herr Jesus, das haben wir auch gestern mit betrachtet, er wird als König kommen. I wczoraj żeśmy też już to rozważali, że Pan Jezus przyjdzie w przyszłości jako ten król. Aber er wird dann nicht nur König der Juden sein. Ale nie będzie tylko tym królem Żydów. Sondern Gott hat viel mehr für ihn vorgesehen. Ale Bóg przewidział o wiele więcej dla niego. In Jesajasz 49. Czytajmy w Księdze Izajasza, 49 rozdział. Da ergänzt Gott gewissermaßen den Psalm 2. Tutaj w pewnym sensie Bóg uzupełnia ten psalm drugi. Przeczytajmy 49 rozdział Izajasza. 4 i 6 wiersz. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. 6 wiersz. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem Cię światłością Boga, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Johannes 19 aus, als ob Satan gewonnen hat. Tak wygląda w tym Ewangelii Jana 19 rozdział, jak gdyby to szatan zwyciężył. Aber der Jesus hatte schon vorher gesagt, jetzt wird er aus dieser Welt hinausgeworfen. Ale Pan Jezus już wcześniej to przepowiedział, że teraz książę tego świata zostanie na zewnątrz wyrzucony. Die Juden wollten ihn hinauswerfen, den Herrn Jesus. Żydzi chcieli Pana Jezusa właśnie wyrzucić na zewnątrz. I to była właśnie ich godzina i moc ciemności. Ale to zwycięstwo nie było zwycięstwem szatana. Wczoraj żeśmy czytali z 19 rozdziału Objawienia. Chcielibyśmy jeszcze raz to miejsce przeczytać. Das ist die Folge der Verwerfung des Herrn Jesus.
Takie jest następstwo, skutek odrzucenia Pana Jezusa. Als König Israel ist er verworfen worden. Jako król izraelski został odrzucony. Und als Sohn des Menschen sagt er, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. A jako Syn Człowieczy powiedział, dana mi jest władza na ziemi i na niebie. Und das finden wir auch in Jesajas 52. I to też znajdujemy w 52 rozdziale Izajasza. Ich finde das so schön, dass das vor Jesajas 53 gesagt wird. Ja uważam to za piękną rzecz, że to jest akurat powiedziane przed 53 rozdziale Izajasza. Lies mal Jesaja 52, Vers 13 bis 15. Przeczytajmy 52 rozdział Izajasza od 13 do 15 wiersza. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak sprawił zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Ehe der Prophet über die Leiden des Herrn spricht in Jesajas 53. Zanim prorok mówi o tych cierpieniach Pana Jezusa w 53 rozdziale Izajasza, da stellt Gott fest, dass diese Leiden dem Herrn Jesus Verherrlichung einbringen werden. To już wcześniej Bóg stwierdza, że te cierpienia przyniosą Panu Jezusowi chwałę i uwielbienie. I też ta sprawa wygląda tak samo i w objawieniu później. In Johannes wird gesagt, es hat überwunden der Löwe aus Juda. Jan powiedział, zwyciężył lew z plemienia Judy. Janowi jest powiedziane, i on to napisał, że zwyciężył lew z plemienia Judy. Und dann dreht sich Johannes und möchte diesen Löwen sehen. A potem Jan odwraca się i chce zobaczyć tego lwa. I co ogląda? Baranka jako zabitego. Ten świat widzi w Panu Jezusie baranka. Widzi w nim kogoś, kto był zbyt słaby, aby przeprowadzić swoje idee. Und hier in Johannes 19, wo es aussieht, als ob der Herr alles verloren hat. A tutaj w Ewangelii Jana 19 rozdział, tak to wygląda, jak gdyby Pan Jezus wszystko stracił. Und genau da hat der Herr den größten Sieg verloren. A właśnie akurat tam Pan Jezus odniósł największe zwycięstwo. Und diesen Sieg kann ihm niemand mehr streiten. Alle Ewigkeit. I to zwycięstwo nie może być zaprzeczone po całą wieczność. Der Jesus wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Pan Jezus będzie panował od wieku aż na wieki. Powiedział, że dopiero się okazało to zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa na tym krzyżu, który On odniósł na Golgocie. Ten nasz Pan Zbawiciel, mamy obraz w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, może otwórzmy to, jest tam wspomniane. Ale w 14 wersecie, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy.
I tu okazało się właśnie, że ci wszyscy, którzy Pana Jezusa ukrzyżowali, ten świat doczesny, świat polityczny i świat religijny, ukrzyżował naszego Pana teraz, możemy my z wiarą patrzeć, my jako Jego dzieci, jak to wcześniej bardzo wspomniał, teraz mamy dostęp wszyscy do tego tronu łaski, że teraz znajdujemy się właśnie w Jezusie Chrystusie, więc objawienie Jana 19 rozdział, tam 13 werset jest napisane. A szata Jego złożona była we krwi, a imię Jego brzmi Słowo Boże, czyli całe Słowo Boże wskazuje na naszego Pana i Zbawiciela. I tak tu dalej, może byśmy troszeczkę przeczytali, 23 werset 19 rozdziału mówi, a gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, zwierzchnią suknię, a ta suknia nie była szyta, ale od góry załatkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, niech dajmy jej, rzućmy los, bo nie jest czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi. Jest tu wspomniane, że ten świat, doczesny świat religijny, świat polityczny ma tą szatę zewnętrzną, którą się przyodziewa przez miejscu zewnętrznego, ani też ten drzewiec, ani ten wąż na tym krzyżu też nie wskazywał na to, czemu mamy cześć oddawać, dzieci oddawali nawet temu mężowi cześć. Wiemy, że świat to często oddaje temu grzebcowi cześć, ale my mamy oddać naszemu Panu cześć. Mamy przez wiarę spojrzeć na tego, który był tą ofiarą. Ci Żydzi, gdy na pustyni chodzili, gdy kąsili te węże, żeby nie poginąć, musieli z wiarą spojrzeć na tego węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz. Tak my musimy spojrzeć z wiarą. I też jest wspomniane dalej o tej szacie, że ona była tkana od góry. My mamy od góry to przyjąć, co jest dane nam. Widzimy, mimo wszystko tą troską zajął się
prosił o to, żeby ona również miała na starość zapewnienie, i to też wiemy z Dziejów Apostolskich, z 1 rozdziału, że tam również, kiedy oczekiwali na to, kiedy zezwanie Ducha Świętego, również w tej głównej sali była ta Matka Pana Jezusa razem z tymi uczniami i innymi niewiastami. Ale tu możemy tylko podkreślić, że w takich ciężkich sytuacjach Pan Jezus nie zapomniał o swoich bliskich i również tą troskę miał, aby te sprawy jeszcze przed jego śmiercią były w porządku uregulowane. Jest to przykład również dla nas, abyśmy też do Pana przechodząc do wieczności mieli tu na tej ziemi uregulowane sprawy i z tym światem, i z naszymi najbliższymi, nie chodzi tylko o wierzących, ale najbliższymi, żebyśmy mogli przejść godnie i do Pana. Często